Prawo Hessa. Prawo Hessa jest zasadą termochemiczną, która mówi, że całkowita zmiana entalpii reakcji chemicznej jest taka sama, niezależnie od drogi, jaką przebiega reakcja, pod warunkiem, że warunki początkowe i końcowe są takie same. Innymi słowy, jeśli reakcja chemiczna może zachodzić wieloma etapami, to suma entalpii tych etapów będzie równa entalpii bezpośredniej reakcji. Prawo Hessa można wyrazić matematycznie jako sumę entalpii wszystkich reakcji składających się na dany proces. To prawo pozwala obliczać entalpię reakcji, które trudno jest bezpośrednio zmierzyć, poprzez sumowanie entalpii dla poszczególnych etapów reakcji pośrednich. Entalpia reakcji. Entalpia reakcji, oznaczana jako delta H, to ilość ciepła wymienianego między układem a otoczeniem podczas reakcji chemicznej, przy założeniu, że reakcja zachodzi w stałej temperaturze i ciśnieniu. Entalpia może być ujemna, reakcja egzotermiczna, czyli wydzielająca ciepło, lub dodatnia, reakcja endotermiczna, czyli pochłaniająca ciepło. Wartość entalpii reakcji daje informację o zmianie energii chemicznej podczas reakcji. Energia aktywacji. Energia aktywacji to minimalna ilość energii, którą cząsteczki reagentów muszą posiadać, aby doszło do reakcji chemicznej. Energia ta jest potrzebna do pokonania bariery energetycznej, która oddziela reagenty od produktów. Cząsteczki muszą zderzyć się z wystarczającą energią kinetyczną, aby zainicjować reakcję. Jest to tak zwana aktywacja reakcji. Energia aktywacji decyduje o szybkości reakcji. Im wyższa energia aktywacji, tym wolniejsza jest reakcja, ponieważ mniej cząsteczek ma wystarczającą energię do jej zainicjowania.